Cześć, nasi koledzy z Olsztyna opowiedzieli wam, czym jest mądrość tłumu. Przeprowadzili eksperyment, w którym pytali się przypadkowych przechodniów, ile pustelek znajduje się w słoiku. Udowodnili tym samym, że razem jesteśmy mądrzejsi. Jednak aby eksperyment naprawdę można było uznać za udany, należy przeprowadzić go jeszcze raz w takich samych warunkach. Postanowiliśmy zatem ponowić go w dwóch miastach województwa łódzkiego. Z Duńskiej Woli oraz w Łodzi. Zatem, czy lud na ziemi łódzkiej jest tak samo mądry jak na Warmii i na Mazurach? Przekonajmy się. Jak myślicie, ile pasolek jest w słoiku? Strzelajcie. 2000. 80. 80? Coś koło 100. No. Tyle, ile kobiet na świecie, no. 50? 1000? Pół światu do kwiatu, no. Ile mam strzelać? No, a jak strzelę dobrze, to dostanę jakąś czekoladę, czy... 500? No. No dobra, no, 200. Zgadnij. Czuję. Bo ja tylko dobrze wyglądam w kamerze, ty co tutaj myślisz w tym związku? Nie. Nie mam pojęcia, no nie wiem. Weź policz. Z 500 nie wiem. Ja daję 250. Okej, okay, a ty? Ja daję 300. Jezus Mary, nie myślisz co do roboty, tylko liczysz takie żelki? A z 320? 566. Dobra, 566, a ty? 815. 122. Mam powiedzieć, no to powiem, że jest tutaj 600. Zdobyliśmy 100 strzałów od przypadkowych osób, co dało nam łączną sumę 50 006 fasolek. Po wyciągnięciu średniej otrzymaliśmy 500. Fasolek w słoiku znajduje się 491. I pamiętajcie, razem jesteśmy mądrzejsi.